Słowa mogą być piękne, dobre, bezpieczne, kojące, przypadkowe, prawdziwe, nieokreślone, bez końca i początku. Niekiedy jednak przybierają formę drapieżną i niespodziewaną, niebezpieczną dla ich twórcy, który wybrał je i utrwalił intuicyjnie, pamiętając jedynie o ich pierwotnym brzmieniu i znaczeniu wynikających z subtelnych, rodzących się między nimi połączeń i związków. Poza słowami jest już tylko ciemność, którą należy rozświetlić i z której poeta musi powrócić, aby nie ulec niewysłowieniu śmierci. Teatr życia i odbijające się w nim lustra sztuki sprawiają niekiedy, że towarzyszące im słowa zamieniają się w błękitny pocisk, który uderza niespodziewanie i bezgłośnie. Musimy mu wtedy ulec, dać się porwać jak fali bijącej o kryształowe brzegi naszego morza. Teksty prezentowane w tym tomie są zapisem intuicji zrodzonych w krótkim czasie, u których źródeł mieści się jednak wiele lat skupienia i poetyckiej medytacji. Nie można ich ostatecznie odczytać, można jedynie czytać tak, jak czyta się lub wymawia zaklęcia i zapisy rytuałów nieznanej religii. Odkryją wtedy być może swój wewnętrzny sens dla każdego z nas odmienny i własny, tak jak odmienna i własna jest nasza wyobraźnia.